Moi drodzy, tego typu filmy zwykle oglądają się najlepiej i zwykle pod takimi filmami jest najwięcej komentarzy, czyli będzie trening mobilności całego ciała. Będziemy pracować nad biodrami, będziemy pracować nad kręgosłupem, a także tylną taśmą, czyli będzie to bardzo kompletny film. W zasadzie wystarczy go po prostu nie wyłączać, tylko wspólnie ze mną przetrenować od początku do końca. Ja będę wszystko pokazywał, wystarczy, że po drugiej stronie znajdziecie trochę miejsca i robicie wspólnie ze mną. Zdaję sobie sprawę, że kusi Was, żeby teraz tylko przeklikać, zobaczyć, co jest do zrobienia i zostawić go na później, ale gwarantuję, że to potrwa tylko 15 minut, więc po prostu zróbcie to teraz, bo potem się Wam pewnie nie będzie chciało. Nie przedłużając, zaczynajmy. Zaczynamy od bioder, więc trzeba przyjąć pozycję siedzącą i pierwszą pozycją będzie pozycja 90-90. No jakby to się często ona się pojawia, ale to jest bardzo dobra pozycja pod kątem pracy nad właśnie mobilnością bioder. Co będzie do zrobienia? Podpieram się jedną ręką, druga ręka sięga do ziemi, następnie wychodzi do sufitu, więc z jednej strony pracujemy tutaj nad pełną ruchomością bioder, a z drugiej strony pracujemy także nad ruchomością kręgosłupa, więc bardzo fajne, kompleksowe ćwiczenie. 10 powtórzeń na stronę, czyli sięgam łokciem i do góry. Jeden, wdech, wydech, dwa. Ja się nie śpieszę, zawsze mam tendencję, żeby się śpieszyć, a niepotrzebnie. 4. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I teraz zostaję w tej pozycji, czyli dalej mam to samo ustawienie. Zanim zrobię drugą stronę, to drugie ćwiczenie również na biodra. Tym razem będę sterował nogą, która jest z tyłu, nogą zakroczną. Jedyne co chcę, to unieść piętę do góry. Czyli tylko tyle. Unoszę i opuszczam. Automatycznie poczujecie bardzo dużą pracę w okolicach pośladka, szczególnie mięśnia pośladkowego mniejszego i średniego. Także jedyne co chcę zrobić, to unoszę piętę, przytrzymuję, opuszczam 10 razy. Góra, opuszczam, już mam 2. 3. Kto zrobił, ten czuje, co się tutaj dzieje. 4. Plecy mam wyprostowane, brzuch napięty. 5. Trudne, co nie? No kurczę, dajcie znać w komentarzu, czy się też tak męczycie jak ja. 6. 7. Ważne, żeby podczas unoszenia nie wyginać się w plecach. 8. 9. I 10. Jeśli tu Was łapie skór, czy jeśli są jakieś inne dolegliwości, to prawdopodobnie ten obszar jest bardzo słaby i ten pośladek trzeba powzmacniać. To jest tylko taki znak. Dalej zostajemy w tej pozycji, dalej będzie pracować ta noga. To jest trzecie ćwiczenie. Co mam do zrobienia? Tym razem podnoszę całą nogę, przenoszę ją do przodu i odkładam do tyłu. Ważne jest to, żebym uniósł równocześnie stopę i równocześnie kolano. Robię tylko 6 powtórzeń. Uwaga, góra, do przodu, do tyłu, jeden zaliczony. Nie podpieram się, jeśli mogę, jeśli muszę, to się podpieram. 2 i tył i równocześnie kładę. 3. Ła, pięknie biodra pracują. 4. Hop. 5, plecy wyprostowane. I 6. Ekstra. Kładę stopy, można poruszać sobie delikatnie i zmiana strony. U mnie ta strona jest gorsza, mam tutaj gorszą ruchomość, więc pewnie się będę męczył jeszcze bardziej. I teraz powtarzam te 3 ćwiczenia, już nie będę tłumaczył, tylko po prostu lecimy. Najpierw łokieć do ziemi. 1. 10 powtórzeń. 2. 3. 4. 5, 6, 7, oczywiście mógłbym to robić wolniej, nawet powinienem, 8, ale nie wiem, co ja taki raptus jestem, 9 i ostatni, cyk, i 10, świetnie, dalej ta sama pozycja i teraz tylko stopa, 1, o, ja już tutaj mocno czuję,
2. W ogóle mam dużo większy problem. 3. Żeby tą nogę unieść, co świadczy o tym, że to biodro jest w gorszym stanie. 5. 6. Powinienem ruszać samą stopą. 7. Wystarczy parę centymetrów. 8. Parę centymetrów, nie musi być wysoko. 9. I 10. Super. I ostatnie. 6 razy noga prosta. Hop. 1. 2. I równo podnoszę. 3. 4. 5. I 6. Ach. I teraz 3 ćwiczenia bardzo potężne na biodra. Myślę, że to czujecie. A teraz przechodzimy dalej. Bardziej zajmiemy się kręgosłupem, a biodra będą przy okazji. Zresztą zobaczycie. Ok, do kolejnego ćwiczenia musimy przyjąć pozycję siadu klęcznego. Wiem, że wiele osób ma z tym problem. No generalnie tą pozycję trzeba ćwiczyć, bo to nie powinno być nic trudnego. Jeśli bolą Was stopy, warto podłożyć sobie coś miękkiego po prostu. No i ćwiczyć tą pozycję, bo no dzieci mają to zupełnie naturalne. My również powinniśmy mieć, ale przez to, że tej pozycji nie przyjmujemy, to trochę jest dla nas teraz niekomfortowa, więc trzeba to odwrócić. Co robimy? Jesteśmy w tej pozycji, ręce będą na klatce piersiowej. To, co chcę zrobić, to zrobić skłon, zrobić rotację, zrobić wyprost, zrobić rotację, zrobić skłon. Tylko chcę, żeby to było płynne. Czyli będę ruszał głównie odcinkiem piersiowym, nie lędźwiami, tylko górną częścią będę się starał właśnie w taki okrągły sposób tym odcinkiem piersiowym poruszać. Zrobię sobie 5 obrotów w lewo, 5 obrotów w prawo, skupiając się właśnie na ruchomości odcinka piersiowego. Więc pracujemy sobie powoli. Hop, skłon, rotacja, wyprost, rotacja i skłon. 1. I powoli, nie śpieszę się. 2. 4 i 5, ekstra, i od razu jadę w drugą stronę, lędźwia mam nieruchomo, 1, staram się odcinkiem piersiowym pracować w taki okrągły sposób, 2, 3, jeszcze 2 obroty. 4 i 5. Pozycja pewnie niewygodna, więc zrobimy sobie krótką przerwę od tej pozycji, żeby za chwilę do niej wrócić. I teraz zrobimy sobie stół, czyli wyjście do góry. Tak, oczywiście staram się wyjść biodrem, czyli ten punkt idzie najdalej, nie brzuch, tylko ten brzuch, tylko ten punkt, czyli biodro. Napinam pośladek, napinam brzuch. Hop, góra. 1. Biodra do dołu. I tak 10 razy. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 i 10, więc tym sposobem wzmacnialiśmy pośladek, rozciągaliśmy biodra, a i kręgosłup również sobie popracował. I teraz wracamy do wcześniejszej pozycji. Będę w siadzie klęcznym, tylko teraz pięty dam szerzej, tak żebym mógł usiąść między piętami. I to, co chcę zrobić, to po prostu odchylić się do tyłu, napiąć pośladek, napiąć brzuch, tak żebym czuł mocne rozciąganie z przodu uda i w biodrach. Pewnie też tutaj z przodu piszczela to rozciąganie będzie odczuwalne. Ja generalnie nie powinienem być w butach, bez butów byłoby mi nieco łatwiej i nieco wygodniej. Tyle, ile dam radę. Jeśli ktoś jest w stanie się całkiem położyć, to super, jeśli nie, to nie. Przyjmujemy pozycję i bierzemy sobie spokojnie 10 wdechów. Można pogłębić w czasie wykonywania. Thank you.
10 zrobione. I teraz kolejne, ostatnie ćwiczenie, które skupi się na mobilności kręgosłupa w zasadzie, szczególnie w rotacji. To, co będzie do zrobienia, to przełożenie jednej nogi prostej do boku. Mogę sobie nawet przytrzymać dłonią za tą rękę, a ręka tutaj, która jest u góry, sięga do rotacji. Jeśli nie dostanę do ziemi, no nic nie szkodzi. Po prostu staram się z oddechem i z wydechem sięgnąć jak najdalej. 10 powtórzeń strona, czyli tu mam wdech i do tyłu wydech. Powtórzeń zaliczone. Trochę chyba za bardzo się śpieszę, mam nadzieję, że nadążacie. I teraz druga noga, cyk, idzie sobie do boku, przytrzymuję i 10 razy. Czwarty zrobiony. I piąty. Szósty. Jeszcze trzy zostały u mnie. Dobra, jeszcze jeden. Zrobione. Super. To w takim razie jeszcze fokus na tylną taśmę, fokus na obręcz barkową i mamy to. Krótka przerwa na łyk wody i na autoreklamę. Moi drodzy, obecnie wszystko jest mega drogie, wszyscy podnoszą ceny, inflacja itd., itd. Ja, żeby wyjść Wam nieco naprzeciw, stworzyłem dwa programy treningowe odnośnie mobilności kręgosłupa, w zasadzie mobilności i stabilności kręgosłupa oraz mobilności do skłonu w przód. Zarówno jeden kurs 47 zł, drugi kurs 47 zł. Treningi w tych programach są w takiej formie jak dzisiaj, tylko są bardzo ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych problemów i przede wszystkim są ustrukturyzowane w taki sposób, żeby to przypominało faktyczny program treningowy, który z tygodnia na tydzień przeprowadza nas przez cały proces. Nasze ciało się adaptuje, a my mamy dobre efekty w postaci właśnie bardziej sprawnego, mobilnego ciała. Więc jeśli ten temat Was interesuje, to podrzucam Wam link, możecie wejść i skorzystać. Kursy są mega tanie, a są bardzo dobrze zrobione. Na pewno będą Wam służyć, a z Waszej strony to będzie taka cegiełka w rozwój tego kanału. A tymczasem wracamy do naszego treningu. Ostatnie trzy ćwiczenia, tylna taśma, obręcz barkowa i takie globalne ćwiczenie na całe ciało. Potrzebna nam będzie ławeczka, albo krzesło, albo sofa, cokolwiek, na czym będzie można postawić nogę. No i teraz od czego zaczynam? To, co chcę zrobić, to kładę sobie piętę na podwyższeniu i noga jest prosta w kolanie, ja jestem wyprostowany, palce mam na siebie i jedyne, co chcę zrobić, to wykręcić miednicę do tyłu. Czyli nie robię skłonu, nie garbię się, tylko jakbym chciał wypiąć tyłek. I przez to, że zmienia się ustawienie miednicy, przyczepy się od siebie oddalają, automatycznie znacznie bardziej zwiększa się jakby praca i równocześnie rozciąganie grupy kulszowo-goleniowej. Więc przyjmuję tą pozycję i teraz zaczynam od wypięcia pośladka. Wy tego w ogóle nie widzicie, ja już to zrobiłem i czuję już dużo większą pracę tutaj z tyłu uda i dopiero teraz delikatnie robię skłon. Jak przyjmę taką skrajną pozycję, to 10 wdechów i z wydechem głębiej. Cały czas wypinam tyłek. Cały czas praca. Czyli wypinam pośladek. Super. I druga noga dokładnie to samo. Czyli kładę nogę. Zaczynam od wypięcia pośladka jak najdalej.
i powoli skłon, i wdechy z wydechem pogłębienia, ale ciągle ta miednica w tyło pochyleniu. Znaczy w przodu pochyleniu, przepraszam, czyli z wypięciem. Jeden wdech. Siedem. Osiem. Plecy proste. Dziesięć. Ekstra, czyli obie grupy kulszowo-goleniowe w obu nogach mocno popracowały. Oczywiście jak ktoś ma czas, można to powtórzyć nawet w dwóch seriach, a ja teraz przechodzę sobie do niższej pozycji. Przechodzę do klęku prostego, czyli już nie do siadu klęcznego, tylko do klęku. Kładę sobie dłonie i moim zadaniem będzie wcisnąć głowę i klatkę piersiową między ramiona i również tam będę wykonywał wdechy, ale jedno bardzo ważne zastrzeżenie. Nie mogę pracować lędźwiami, czyli nie pcham brzucha w ogóle, tylko wręcz napinam brzuch. Teraz mogę miednicę podwinąć pod siebie, żeby to ustabilizować i żeby to tym obszarem, który faktycznie pogłębia ruchomość, był właśnie odcinek piersiowy kręgosłupa oraz obręcz barkowa. Jeśli ktoś chce uczyć się stać na rękach albo robi wyciskania nad głowę, to ta ruchomość do wyprostu stawu ramiennego jest niezmiernie istotna, więc warto to robić, bo jeśli jej nie będzie, no to te ćwiczenia nie będą wykonywane efektywnie. Więc co robię? Ustawiam dłonie, koryguję miednicę, zawijam ją wręcz pod siebie, napinam brzuch, pcham klatkę piersiową, wchodzę tyle, ile czuję, że mam aktualny zakres. I oddycham. 10 wdechów i z wydechem pogłębienie. Wdech i z wydechem w dół. Po parę centymetrów. Albo nawet parę milimetrów, ale to po troszeczkę. I nie głową, tylko klatką. I super, zrobione. Dwa ćwiczenia z ławeczką i ostatnie takie globalne ćwiczenie, które będzie stabilizacyjne, troszkę wzmacniające, trochę sprawnościowe. Teoretycznie bardzo proste, ale zobaczymy jak Wam pójdzie. Ławeczkę sobie odstawię. Co będę chciał, żeby było zrobione? Zarówno tu, jak i u Was. Jaskółka, ale taka jaskółka, gdzie ze stania na jednej nodze wykonuję jaskółkę i wyprost ramion. Powrót, czyli ramiona będą sobie pracować, będziemy wykorzystywać tą mobilność, którą wcześniej wypracowaliśmy. Będziemy oczywiście pracować z tylną taśmą i tak dalej. Ćwiczenie taka pierdołka niby, ale bardzo przydatne w wielu dyscyplinach jako prewencja kontuzji, jako taka no, globalnie usprawniające ćwiczenie. Dosłownie 6 powtórzeń na stronę. Stoję na jednej nodze i do tyłu, hop. Jeden, od razu świetna stabilizacja kolana. Staram się zrobić to bez wywrotki. Dwa. Ale mocno tutaj stopa i kolano pracuje. Trzy. Cztery. O! Bez wywrotki, Damian. Pięć. I uda się. Sześć. Super. Dobra. I druga strona. Jeden. Widzicie, co się dzieje z kolanem? Dwa. Jaka tu praca? Trzy. I cztery. Czy się uda bez podpórki? A się uda. Pięć. I ostatnie. I szóste. Powtórzenie. Na koniec można sobie stanąć na rękach. O kurde, to nie było stania na rękach. O, stanąć na rękach. Dobra, zaliczone. Moi drodzy, tyle, mam nadzieję, że materiał przydatny, że sobie wspólnie poćwiczyliśmy, że czujecie się teraz rozruszani, że macie więcej energii. Na koniec tylko przypominam, 2 nowe minikursy po 47 zł, więc za darmo. Na człowiekuruszsie.pl. Jeden odnośnie skłonu w przód, jeden odnośnie mobilności i stabilności kręgosłupa. Jeśli tematy mobilności i takiej ogólnej sprawności są Wam bliskie, no to te kursy na pewno Wam pomogą. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.